I wracamy do tematu cięcia filmów. Poruszyliśmy to już w punkcie drugim, kiedy pocięliśmy film na małe kawałki, a potem w punkcie trzecim zmontowaliśmy wizardem, czyli automatycznie je w większą, efektowną całość. Tym razem wszystko zrobimy w edytorze VSDC. Oczywiście pomijamy zachętę do kupna wersji Pro, tworzymy nowy projekt, on pamięta ustawienia z poprzednich projektów, pozostańmy przy nich 30 klatek na sekundę, panorama 1280x720 i jakość audio, jakość CD. Przeszliśmy do obszaru roboczego. Tutaj mamy dwie zakładki, Property Windows i to są właściwości wskazanego obiektu. Teraz to jest tylko obszar roboczy. Widzimy, że to jest nasze 30 fpsów, tak? A tu mamy zakładkę Resource Window. I tu musimy przeciągnąć, czyli umieścić wszystkie filmy, wszystkie dźwięki czy zdjęcia, które będziemy obrabiać, z których będziemy montować nasz finalny obraz. Robię to po prostu przeciągając film w ten obszar. Już mam do niego dostęp. Weźmy jeszcze inny 10-minutowy fragment meczu. Niech to będzie mecz nocą, żeby było łatwo rozróżnić, który jest który. Mamy dwa filmy dostępne. Oba trwają około 10 minut, a my chcemy wybrać z nich kilka dosłownie fragmencików i połączyć w zgrabną całość. Wskazujemy wybrany film, przeciągamy go na obszar roboczy. Jeśli dodamy jako audio, doda się tylko ścieżka dźwiękowa. Jeśli wybierzemy pierwszą opcję, doda się i wideo, i ścieżka dźwiękowa. Wielkość domyślnie przeskalował do obszaru roboczego, co nie znaczy, że my musimy przy tym pozostać. Możemy na przykład tak zrobić. Nic nie stoi przecież na przeszkodzie. To jest potężny, nieliniowy edytor, żeby puścić dwa filmy. Może tak złapmy. Coś chyba nie łapie go. No, żeby puścić dwa filmy naraz. Ale to są oczywiście dygresje nad możliwościami samego edytora. Usuńmy ten z obszaru roboczego. A tego prawym klawiszem potraktujemy set size, czyli ustawiamy wielkość, taką samą jak parent, czyli rodzic, czyli okienko obszaru roboczego, w którym go umieściłem. Przechodzimy teraz do cięcia filmu. Tu suwakiem na osi czasu mogę sobie przesuwać do konkretnej klatki nasz film, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Widzimy, że film trwa około 10 minut. Jeżeli chciałbym o tą część całą, a może nawet od 40 sekundy do końca filmu, nie ma nic ciekawego. Wszystkie najciekawsze akcje są na samym początku, moim zdaniem. Chcę resztę wyrzucić. Jeżeli chcę coś wyrzucić, to najprościej w taki sposób. To jest koniec obszaru, który chcę wyrzucić. To jest początek obszaru, który chcę wyrzucić. I tutaj nożyczki cut out. Wycinamy wybrany fragment. On się nie usuwa z tego oryginalnego filmu, a jedynie będzie usunięty z naszego edytora i z naszej obróbki. Widzimy, że nasz film teraz trwa około 45 sekund. Stąd jednak i tak chcę wybrać tylko krótsze fragmenty. Potnijmy go na kawałki. Przesuńmy suwak na osi czasu w miejsce cięcia, na przykład tutaj. I mam teraz nożyczki, które tną kliszę, czyli tniemy film. Pocięty. Chcę jeszcze w tym miejscu pociąć ten górny film. Ale nożyczki są teraz nieaktywne. Dlaczego? Dlatego, że po cięciu filmów oba fragmenty są zaznaczone. Muszę zrezygnować z zaznaczenia, wybrać ten, który chcę pociąć i dopiero wtedy jeszcze raz użyć cięcia. Mamy trzy fragmenty. Przetnijmy jeszcze jeden, ten górny. Znowu rezygnuję z zaznaczenia. Wskazuję ten, który ma być pocięty i jeszcze w tym miejscu go chcę przeciąć. Tnę. Przesuńmy troszeczkę sobie ten obszar. Mamy kilka fragmentów. Ten ostatni mnie nie interesuje. Jeśli bym teraz nacisnął delete, pamiętamy, po cięciu te dwa są aktywne. Dwa mi usunie. Zresztą zróbmy to. Delete usunął oba fragmenty. Edycja, cofnij ostatnią operację. Zrezygnujmy z zaznaczenia, usuńmy ten fragment oraz ten środkowy też mnie nie interesuje.
Pierwszy jest ciekawy i trzeci jest ciekawy. Możemy oczywiście je zsunąć tutaj, tak żeby był jeden za drugim. Jeśli nie nachodzą na siebie, to znaczy, że jeden zniknie i pojawi się natychmiast drugi. Jeśli nachodzą na siebie, to jest taka sytuacja, że w tym momencie oba filmy są odtwarzane, ale ten dolny jest powyżej, tak naprawdę w odwrotną stronę to się patrzy, jest powyżej tego, więc zasłania go i widać ten dolny film, a ścieżki dźwiękowe są jakby obie miksowane. Chciałbym jednak dodać tu fragment filmu nocą. Przeciągnijmy go na obszar roboczy. On się, może jeszcze nie, wskażmy, w którym miejscu ma się dodać. O tutaj. Przeciągnijmy go teraz na obszar roboczy. Dodaj jako wideo. On jest oczywiście teraz o wiele dłuższy, bo 10-minutowy od tamtych fragmentów. Też go potniemy. Rezygnuję z zaznaczenia. Chcę taki króciutki fragment. Wskazuję ten, który ma być pocięty. I oczywiście tu było undo użyte, tak? Więc muszę wrócić do opcji edytora i znowu pociąć. Część, rezygnuję z zaznaczenia, część zbędną wyrzucam, delete. Ona jest przysłonięta, chciałbym ją wstawić tu pomiędzy, tak żeby była dzień, noc, dzień. Tak kawałki mają być przeplecione. No to co, łapiemy, przeciągamy, ta warstwa jest teraz tutaj. To przesuńmy sobie w prawo. O, tak to będzie mniej więcej wyglądało. Jeśli nie chcę, żeby to był efekt cięcia, musimy dodać tutaj, tym razem już ręcznie, jakiś efekt przejścia. Wskazuję film, do którego chcę dodać jakiś efekt. W zakładce edytor, efekty wideo. Moje ulubione przejście to jest przezroczystość, czyli fade out, zanikanie. Pytanie, ile sekund ma to trwać? 3 sekundy i dodaj na końcu sceny, czyli na końcu tego filmu wskazanego, on będzie się stawał coraz bardziej przezroczysty, aż zniknie. OK. Widzimy to zanikanie 3-sekundowe. Jesteśmy wewnątrz tego wideo 1. Wyjdźmy wyżej do sceny pierwszej, widzimy wszystko. Tak? To w tym miejscu się zaczyna zanikanie, ale to jest troszeczkę za wcześnie, bo tego filmu tu jeszcze nie ma. Albo go przesuniemy aż do tego miejsca, albo musimy skrócić to zanikanie do 2 sekund. Wejdźmy z powrotem. I teraz przełączmy się na zakładkę Properties. Zmniejszmy do 2 sekund. Enter. OK. No i oczywiście na koniec przesuńmy. Na koniec tego filmu. Wyjdźmy z niego. I spróbujmy zobaczyć podgląd. Dzień. Przez 2 sekundy znikał, a pod spodem już był odtwarzany film nocą. Tu dodajmy też jeszcze jakieś inne przejście ciekawe do tego filmu, czyli wskazujemy środkowy film. Zawsze wybiera się film, ten, który przysłania ten film, który jest pod spodem, czyli od dołu jakby lecimy. I dodajemy kolejny efekt wideo. Niech to będzie na przykład, o, czemu nie, push. 3 sekundy. I spróbujmy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Wyjdźmy z niego. Puśćmy. Preview. A jak widzimy, za wcześnie, za długo to trwa. 3 sekundy to jest za dużo, bo 3 sekundy stąd się zaczyna. Więc albo ten film tu cofnąć, albo także skrócić, efekt przejścia. Jeszcze raz. Preview. I teraz już jest wszystko poprawnie. Uzyskaliśmy to, co chcieliśmy. Z pociętych fragmentów, z 2 długich filmów, uzyskaliśmy kilka migawek, które połączyliśmy w zgrabną całość. Jeżeli ktoś by bardzo dużo chciał ciąć jeden film, to zawsze jest jeszcze takie narzędzie, które się nazywa Cutting and Splitting. I tu możemy sobie wszystko pozaznaczać na jednym filmie bardzo precyzyjnie, a potem dokonać jednego szybkiego cięcia. Niemniej to narzędzie jest dość skomplikowane. Polecam do samodzielnych prób i analiz, jak ono działa. To, co stworzyliśmy oczywiście jeszcze szybciutko, Export Project. O eksportowaniu było w części pierwszej, czyli ustawiam to i Export Project.
Omówiliśmy zatem cięcie filmów w VSDC.